sobotę 26 czerwca rozpoczyna się sezon wakacyjny. Od tego dnia otwarte zostaną bardzo popularne wśród Sieradzan w okresie wakacyjnym baseny nad rzeką Wartą, a także park linowy. Jednak otwarcie kąpieliska może się nieco opóźnić. Jeżeli wszystko będzie w porządku, woda będzie zdatna do kąpieli, sanepid nam to kąpielisko uruchomi, to 26 od godziny 11 baseny nad rzeką Wartą powinny zostać otwarte i będą czynne przez cały czas trwania wakacji, czyli do 31 sierpnia. Oprócz basenów mamy również propozycje dla mieszkańców miasta Sieradza w postaci plaży nad rzeką Wartą. Kąpielisko będzie strzeżone też od 26 do końca wakacji będzie dwóch ratowników od godziny 11 do godziny 19. Poza tym oferta Mosiru jest dużo, dużo szersza. Mamy park linowy, mamy ściankę wspinaczkową, która też będzie uruchomiona również od najbliższego weekendu. Pierwsze wejścia na ściankę wspinaczkową i park linowy od godziny 11.30, ostatnie wejścia o godzinie 18. Ceny wstępu na basen i park linowy oraz zasady ich funkcjonowania będą jak w ubiegłym roku. Wejścia na baseny będą biletowane. Dokładnie będzie to wyglądało w taki sam sposób jak w zeszłym roku. Czyli będą wejścia o pełnych godzinach 11, 13, 15 i 17. Będziemy wchodzili na półtorej godziny na basen. Po uprzednim wykupieniu biletu i wypełnieniu ankiety covidowej, która ze względu na panującą pandemię będzie obowiązywała. Cena biletu jest bez zmian. To jest 6 zł za półtorej godziny przebywania na basenie bilet normalny i 3 zł za półtorej godziny bilet ulgowy, który przysługuje młodzieży uczącej się za okazaniem legitymacji szkolnej oraz studentom uczącym się do 25 roku życia. Po przebywaniu przez półtorej godziny na terenie niecek basenowych będzie następowała 30-minutowa przerwa techniczna, w której obiekt będzie dezynfekowany po to, żeby następna grupa o godzinie 13 bezpiecznie z niego mogła skorzystać. Jeżeli chodzi o limity, to na dzień dzisiejszy rozpoczynamy z ilością 50 osób na każde półtorej godziny. Jeżeli sytuacja w Polsce się poprawi, to chcemy zwiększyć ten limit nawet do 75 osób na każde wejście. W parku linowym w zasadzie nie ma żadnych obostrzeń, oprócz tego, że trzeba będzie wypełnić ankietę covidową, to uprzęż i wszystkie zabezpieczenia będą dezynfekowane, także tutaj nie ma takich obostrzeń. Raczej nie będziemy starali się, żeby praca na parku linowym i ściance wspinaczkowej była płynna, bez żadnych obostrzeń. Jeżeli to jest młodzież ucząca się na terenie miasta Sieradza, ma legitymację szkolną, to korzysta z parku linowego za darmo. Jeżeli chodzi o osoby dorosłe, to taka opłata za przejście takiej jednej trasy to będzie 10 zł, a bilet ulgowy to jest 5 zł. Mamy dwie trasy, będzie trasa dla dorosłych i będzie trasa dla dzieci. Trasa dla dorosłych różni się tym, że jest to tak zwana asekuracja indywidualna, czyli każdy będzie na każdej przeszkodzie musiał się przepiąć. Natomiast ta mniejsza trasa dla dzieci i młodzieży będzie trasą z asekuracją ciągłą, czyli osoba, która wchodzi na małą trasę parku linowego, wpina się w uprzęż i do końca przebywa w zabezpieczeniu. To jednak nie wszystko. Dyrektor Piotr Iszczek zdradził nam również propozycję Mosiru na tegoroczne wakacje. Oferta będzie bardzo bogata i każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Warto śledzić stronę internetową i Facebooka ośrodka. Prowadzimy również zajęcia darmowe dla lekkoatletów. Zajęcia będą odbywały się na naszym stadionie. Będzie akademia tenisowa w sierpniu, 3 razy w tygodniu od godziny 10 do 14. Będzie akademia karate w szkole podstawowej numer 9, ale o tych wszystkich szczegółach będziemy Państwa na bieżąco informować. Jest to naprawdę duża oferta dla mieszkańców, także proszę śledzić stronę internetową Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu oraz stronę Facebooka.